Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Udało mi się dostać Irelię. Widziałem, że sporo prosiliście o nią. Problem jest taki, że gram ją pierwszy raz. Widziałem jej umiejętności mniej więcej. Wiem, co robią. Skacząca małpa. Już widziałem, że też nerfa dostała w tym patchu. Tego takiego hidden nerfa. Czy hidden? No, po prostu dopisali go w trakcie patchu 8.7. Tam dopisali chyba po paru dniach. Widziałem nerfy nawet spore. Na bazowe statystyki głównie. Podobno jest mocna, mobilna. Po tym nerfie już trochę gorsza. Ale sprawdzimy, no. Nie bierzcie na rankedy postaci pierwszy raz. Gramy Conquerora. Mi się wydaje, że jest ok. Conqueror albo Prezdia, tak będzie na nim dobre. Triumph, Attack Speed, Cap the Grace, czy więcej obrażeń. Bone Plating, czyli do tradowania i też 60 zdrowia na start, które potem po 4 killach zamienia się w obrażenia chyba. Coś takiego. Elo napisał. Ja nagram na UNE oczywiście. I wam powiem, że mam tam skin do Irelii, ten taki tyłkowy, ten... To taka zimowa Irelia, ale moim zdaniem to jest najgorszy skin, w ogóle mi się nie podoba. I te włosy jakoś tak, a ten właśnie teraz taki brzydki awiator jest najładniejszy moim zdaniem. I Splashart ma ładny, chociaż taki dywa ma na te włosy mogliby naprawić. Jakby włosy to miała lepsze, to był najładniejszy skin do Irelia. A tak to chyba wygrywa ta Nightblade się nazywa, bo ta Infiltrator też jest fajna. Ale też jest fajna ta awiator. Mamy, o Jezu, Joshua. Czym ja sobie zasłużyłem na Joshua na topie? W ogóle powinien z Doranem zacząć, nie z tym. No nie ma sensu, no, Joshua to jest taka postać, że się nie da tradować. Niestety. Troszeczkę go grałem, ale patrzcie, no... Wygrałem dobrze na tym tradzie, bo chyba jeden autoatak za jeden, a i tak ledwo co. To jest właśnie magia Joshua po prostu. Dobrze, to zdożywałem. Kurde, ma to dodatkowy atak z pasywki, więc powinienem się z nim bić. On ma tego Doran Shield'a, to jest wkurzające trochę. Jak mu się skończy te skakanie. Powiedz, że nie masz Ignite'a. Nie masz tyle, podoba, przynajmniej tyle masz honoru. Chyba dobiję, dostaję HP jak coś zabije, nie? Z tego, więc warto tego używać. E, tu mamy taki stun, Kai'Sa idzie. Nie trafiłem. On jest z tyłku. Musi skakać przez ścianę, jakoś albo flashować. Super, bo nie ma flasha. Nie wiem, czy tam chcę gonić, ja bym wolał dospuszować. Gra w ten pierwszy raz już muszą na mnie krzyczeć, nie? To jest smutne. Tam jest w dżungli Camille. Będzie skakać? No trochę za dużo minionów jest moim zdaniem, żeby sobie pozwolił na skakanie. Ja sobie wrócę. Q się chyba maksuje, z tego Q trzeba trafiać. Nie wiem, czy tabi buców nie zraszałeś tak bardzo, szczerze. No wolałbym Trinitkę, bo to jest jednak jej core mimo wszystko. Myślę, że tepnę. Nie widzę Camille, ale sobie zwarduję teraz. Mam takie okienko, co mogę pozwolić na zwardowanie. Troszkę farmy stracę, ale będzie Worf raczej. Też sobie zwardował. Zdążę? Nie, nie zdążę. Szkoda, 2 miliony w tyłek. Jak to dobije, to będzie na równi. Oczywiście nasza pasywka to jest jakby taki stary fervor, że im dłużej się bijemy, to bijemy takie staki i na czterech stakach mamy attack speed i dodatkowe obrażenia za każdy stak tego ferworu, więc to jest fajne na długich wymianach. Tego W muszę używać częściej, ale to od razu puszczam, bo teraz to Z pomyliłem. Nie pytajcie mnie dlaczego. No jest po nim raczej, sam go zabiję. Ładnie. Dzięki. Znaczy sam dał radę, nie wiem gdzie uciec, ja bym go splashował po niego. Rankedy. W D5. Czy w pojedynce, już nawet nie wiem w sumie, chyba w tej jedynce. No tu mam pojedynkę jeszcze na UNE. Ale jak na pierwszą grę to czuję się fajnie. A właśnie nie wiem czy ona jest tak mocna, wiem że jak wyszła to ją wszyscy banowali. To ją po prostu banowali jak leci. Tej mi się podoba, bo jest taki dosyć skillowy, przynajmniej tak wygląda. Dobra, niech sobie farmę potraci. Problem jest taki, że tu mi się cooldown redunguje, ale...
No, tylko kulną, nie mana, więc na to trzeba uważać. E markuje z W. Z czego jeszcze markuje? Z tego markuje i z R-ki markuje. Z pasywki nie markuje, nie. Z pasywki mam tylko dodatkowe obrażenia w shieldy. A nie wiem, czy to działa na shieldu. Desułeś, mam być szczery. Bucik może być. Wracamy na linię. On troszkę farmy teraz stracił. Ciekawy zakup, ale już ma 20% nakryte. Z takiej śmiesznej łapki. Ale jest troszkę w plecy, jest uda. Zobaczymy, czy damy radę. Nie mam armora żadnego, to jest jeszcze problem, ale sporo HP teraz mam. Widzę, że na razie na mapie też wygrywamy. I mamy Vayne jako policję ubezpieczeniową w tej gierce, więc jest oki. To jest bardzo się tak skillowe, nie dokończyłem mojej myśli, bo tym trzeba trafić jednak. Teraz mam R-kę. R-ka to jest w ogóle Disan, to będzie na SU, to będzie bardzo mocne. Tylko musi wejść w te moje ostrza, to jest problem. Ale jak będzie daszować jak głupi, to raczej w to wejdzie. Ja nie mam, nie widzę sensu, żeby to puszować, więc sobie to po prostu zafrizuję. Mało many kosztuje te Q, to jest w sumie fakt, widzę, że 20 tylko. On zrobił wave'a i wrócił do bazy? Chyba tak. Nie, na midzie jest, dobra. Nie dałem sysyna, ale tak, raczej dałem sysy, dałem misę. Ale nie spodziewałem się, myślałem, że do bazy raczej wrócił. Puszujemy, żeby stracić jak najwięcej. No i rzucę do wardy, jakby chciał skakać z tego. Tego nie mogę, nie? Slashować, nie, nie mogę. Nie wiem, gdzie jest Kamila. Ale tu jest Joshua, dopiero idzie. Mam dwa levele przewagi nad nim, nie? Ciężko z tego trafić jest. Shielda ściągnąłem. No, nie piekuj ten gank troszkę. Nie wiem, czy by dalej, on ma piąty poziom, ma. Nie ma w ogóle żadnych obrażeń jeszcze. O Boże, nie trafiłem. Nie ma kuna stakowanego. Dobra, RK była dobra, no to Merką trzeba trafić. Zapomniałem, że to się nie. Znaczy, w sumie nie widziałem, że to się nie uaktywnia. Jeśli nie mam tego, jeśli nie trafię, to te ostrza się nie pojawiają. A to w sumie taki trochę downgrade jest tego. No tam idę niby, ale... Nie, tu jest 3 na 2. 3 na 2 tu jest, cofaj. 21. No nie ma sensu, patrz, jak są liczby po naszej stronie, to nie ma sensu. Mogą iść do mnie w sumie, idą nawet na pewno. Nie, nie ucieknę raczej. O, głupio, mogłem to lepiej zagrać. Wiedziałem, że będą na redzie i pójdą do mnie, nie? To było głupie z mojej strony, nie powinienem tak robić. Ale tacy wieżek mi nic nie poboże, niestety. To nie ma sensu tam typować, bo ich nie porobię. Albo spróbować w sumie. Jolo, co mi szkodzi, nie? Mam tą redukcję. Dobra, może tego przynajmniej zabiję. Ma szansę, jak to prowadzi, bo nie ma many ta Diana. Ale głupi flash. Jakby lepiej ten flash zagrał, to by ich porobił. Nie, no głupio, że tutaj, nie wiem, tak nikogo zostawili mnie na tym topie. Wkurza mnie ten, jest, mam ochotę mu nakopać. Dobra, tryharduję, żeby mu nakopać do dupska. Drugie będę chyba Emax, coś tam się stun zwiększa. Ja kurde, miałem 1-0, 1-2 zrobiłem. Ten tepek był taki głupi, ale 2 za 2 wyszło. A Veigar nie miał tepeka, dobra. Widzę, że nie miał. Głupio, bo pierwszą wieżę zrobili. I Veigar na tego nie spuszował, nie wiem co on tam na midzie robił. A kocham jak Yasuo playerzy piszą takie głupoty. Gra postacią, która nie ma prawa przegrać Illy 1 na 1. A i tak przegrywa, no to coś jest nie pomyśli. Bo jest taki, że teraz trochę sfidowany przyjdzie.
Znaczy nie wiem, czy jego wall mojego ja nie zblokował. Możliwe, że zblokował, bo to jest tak głupi skill, że... No, za dużo tam CC-ków zebrałem na japę. Bot jest tak, no wygrywa ta Vayne, więc trzeba po prostu się odtiltować i nie robić głupich rzeczy. Tylko ja podejrzewam, że ta Camilla tu będzie siedzieć teraz. Ładnie na bocie. O, zjedli go trochę. Ale przeżył, spoko, to ja robię wieżę. Że sobie W, żeby mieć pozostałe staki. Może tu już Kamila jest ułeś na dole, więc ja to puszuję dalej. Ale fajnie ma tempo. Z tego Q fajnie bije, tylko muszę te damage jeszcze ogarnąć. Cofamy, mam na infinitkę. Czy na trinitkę. No jest farmę dalej trochę w plecy. I tak chodzi teraz po mapę, widzę, próbuję pomóc. No w sumie dobrze robi. Ja tak nie chodzę, bo w sumie nie wiem gdzie za bardzo. O, nie mam super tych ganków. Jak nie trafię Z, to jestem bezużyteczny praktycznie. No 1-2, ale okej. Okay, zobaczymy. Kajsa nam się sfidowała bardzo. Jak trafię to Merko, to tam slowek spoko, spory jest z tego. Na dół może się przejść, tylko TPK nie mam na górę, no ale dobra. Ten łeś trochę tam zejdzie czasu, zanim się spuszuje. Ja bym na bota szedł. Znowu tym nie trafiłem. Ultuj mnie, Lulu? Czemu ona nic nie zrobi? Znowu tym ultem nie trafiłem, ja pierdzielę, jestem... Głupi ogromny, no. A to ma tak mały hit, że to jest tak duże ten hitbox niby, a to i tak nie wchodzi. Nic mi nawet nie spaliłem chyba. I prawie umarłem jeszcze przez to. No, myślę, że to lepiej na tym bocie wyjdzie, ale... Serio to nie zabiło? Dobra, czyli tak nie żyje. Na grumpie się zabiła? Serio? Fuck. Myślałem, że dojdę do kurczaka dojdę, nie? Ale nie doleciałem niestety. Teraz mi się wydaje, że za bardzo próbuję pomóc tej drużynce. Nie wiem, czemu ten Veigar tego nie spuszczuje. Czego on się boi? Kto tu przyjdzie? A może farmę zmarnować tej? Ja muszę iść na górę teraz już, szybciutko. A, tepnę chyba. Za dużo tam jest farm, żeby się to zmarnowało. Nie no, fajnie ciacha, ale to trzeba pograć tą postacią, żeby wiecie, ogarniać ją. Jest dużo, bardzo różna, bardzo inna ta Irelia. Ale jak ja nie trafam z Erki, to jestem łomem tak naprawdę, bo ta Erka jest chore, nieważne, żeby z niej trafić. Już widzę, że teraz nie dobija na przykład miniona 3-4 czy 4 HP. Ja sobie cofnę. No to jednak samo obrażenia i to markowanie jest ważne, bo wtedy cooldown schodzi z tego. Dobra, Tabi Butsy to jest podstawa na pewno, bo tak za długo z nimi zwlekam. Już proponują steraka, myślę, że hydrem tytaniczną najpierw zrobi i potem steraka dopiero. No i teraz TPK nie masz logopeda, jakby się przydał. Muszę zaufać mojej drużynie. O, jak tak będą się bić, że połowa się bije, połowa nie, to na pewno to grają.
Mówię ci, tu by stało trzech, tu stało dwóch, no to jak oni chcą teamfight wygrać, tak rozdzieleni. Jakby ich w kleszcze zamknęli, to może. Ale już pomału ogarniam, wiem o co biega stąd. O Kajsa trochę takie dziwne playsy. No niby jestem z tą moją Merką, ale teraz my jesteśmy trochę tak nieogarnięci. Że nie będą dajwować tą wejść, to jest bardziej niż pewne. O, z kolegami Yasuo szczęśliwy. Ja go otrzymuję od tego bota, nie? Trochę Yolo skacze ta. No mi dasza przerwał, no dobra, nie zabiję. Nie, nie dam rady. Ale kaleczę tą. Tą Irelię. Jestem tego świadom, uwierzcie mi. A próbuję wszystko co mogę, no ale. Albo nie trafię tym ulti, jeszcze nie trafiłem w tej grze, jest 16 minuta. Ciekawe kiedy trafię i pokażę te ulti. Półtorej sekundy tylko ten disarm trwa, to nie jest aż tak masakrycznie dużo. No jest taka, bo skoczy w kół kogoś, nie? To jest jej jedyny wjazd teraz. To już wtedy się to nie zresetuje. Czyli najbardziej sensownym wejściem byłoby zaczęcie z R-ki, zmarkowanie kogoś i wtedy wjazd w kół w niego. Wtedy wiecie, macie zawsze reset kół, nawet jakby odskoczy, oddaszuje czy cokolwiek zrobi, więc jesteście bezpieczni w miarę. Bo jest 6-17, nie jest to tak super jeszcze easy wygrane. Ja sobie już full build zaraz będzie mieć. O, jak zatrafię to jest jeszcze Mark, no przecież. I z W też. Tylko te W ma ubije strasznie, to jest bardziej do redukcji tylko. Nie ma sensu tam nic robić. Jak Diana wybombiła. Słona, idzie to puszne, skoro jestem z okazji. Szkoda, bo to zwierzę wezmą dwie najpewniej, jak tak poumierali. Muszę uciekać stąd. No szkoda, trochę strollowałem ten illigę. Moimi decyzjami błędnymi. Nie wiem, czy jakieś animacje można o niej blokować. Chyba wątpię. Nie będę mieli tą Janem, znam tak jak wejdę. No Dizar, musi mi dobra R-ka wejść, nie w ściany Yasuo i trafiona. Jakoś tak z tego pewnie zda super łatwo trafić, tylko ja jestem taki ułomny troszeczkę, że nie potrafię. Matawi bucy, to jestem taki tank Veigar. No my się skalujemy w sumie też z drugiej strony. I patrząc na to, że taki Illy wygrywamy, to jeszcze nie ma tragedii. Ale słyszowała. No to dobra R-ka była trafiona. Ej, to nawet było ładne teraz. Ładne kombosy. Pójdziemy sobie w tytaniczną Hydrę i Staraka, to mi się wydaje, że to jest jedyny prawidłowy build. Już nie ma za bardzo co zabierać teraz, bo im nie żyje. Yasuo pewnie pójdzie na dół znowu i zabije wszystkich. Można znowu spróbować, jakby trafił stunem. No ale tak do przodu idzie, to ona się, nie da się nabrać ta. O. Chyba Veigar nam to jest. Z tunika im wrzuciłem, ale więcej nie dam rady. Nie wiem, co mi takie obrażenia dodał. Chyba za jeden. Kurde, Vayne czyści, bo nie miała w ogóle agro na sobie. Dobra, to Vayne to wyczyściło. Quadra? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. O, Kupro kuje Yamato, to jest super przecież. Niby ją trafiłem. Musi mnie skoczyć, bo nikt nie żyje tam. A tak na R-kę będę mieć to jedynie. Raz bym mógł po minionach, ale już wstają ziomki. Kurde, znowu trafiłem. Z tunymi wchodzą, a to ma nawet spory zasięg tworzenia tego. Są jakby takie dwa klocki Lego, które łączycie i one promień pomiędzy nimi się robi.
No zbursztowali mnie teraz cholernie mocno. Trzeba będzie jakieś rezisty też złożyć. Pewnie... No najpewniej to będzie właśnie ten. Hydra tajemniczna, sterak i jeszcze chyba przed sterakiem zrobię płaszczek do rezistów. Nie wiem, jak ta Kajsa chce, niech sobie to weźmie, ale ona jest bardzo do przodu, nie wiem czy potrzebuje większej ilości. Plus ona idzie w ten taki full build, ten taki... Nie będziemy mieli tanka, więc ja nawet jestem za, żeby iść bardziej w tankowny build. To Tiamat jest bardzo ważny, ja nie wiem, że go Tiamata nawet się nie powinno wcześniej robić, bo przecież te Q on hit triggeruje. Z tym mi niestety na umarł kolega. Kurde, mógłbym szybciej tepnąć, nie widziałem, myślałem, że tam przez koniec tej bitwy, oni się dalej bili. Mogę pushować dalej w sumie, chyba. Jakby co mam TPK. Nie mam do czego tepnąć za bardzo. Oni są w odwrocie. Mogę wieżę robić? Czy easy? Varus był na bocie, więc dopiero może iść. Do ucieczki nic nie ma, to jest też problematyczne. A dalej z dwóch na midzie, to może być Varus, jedynie Varus jest na midzie, spoko. Wieża zrobiona. Gdzieś na mida. Ładnie jak tu łapią, a mnie tutaj nie ma. Znowu te ulti wpieprzyłem w to, ale po stunie to rzuciłem. Znaczy jak ja rzucałem, to jeszcze nie było lesu, po prostu. No, 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 wkurzający jest też ten Yasuo, no nie powiem. Kurde, ale mi stuny wchodzą, nie? Redukcja obrażeń. Ej, ładnie, ładnie. Podoba mi się ten playstyle tej Ireli. Wchodzi, coś tam zabija, wbija obrażenia i cofa zaraz. Musi mnie wbić w dom. Co wleciała, co? On ma R-kę to wspomnie. Rozfaszował. No tu nie ma wieży. Ledwo co? Na redukcji to zrobię. Wejdź na bocie, bo no ja tepnę, mogę wrócić tepekiem, to jest plus. Tu od razu to muszę kliknąć chyba. Fajnie, czemu mam to ustawione w ogóle? Nie, nie ma sensu, dobra, anuluję. Szybko wybuchła coś. Ej, fajna gra nawet, jest taka ekscytująca w miarę. Dobra, ale potrzebuję Magic Resisty jakieś, żeby mnie ta nie zbijała na hitki. Damage w shieldy, to nawet są tu, jest tu parę shieldów, jest Janna, nie? Rozbijam, te shieldy się przydają, wszyscy mają shielda praktycznie. Nie wiem, czy na ten od Yasuo działa, raczej nie. Ale na pewno od Camille działa bazowy ten shield fizyczny. Na Diane, Varus ma od Janny, nie? Zniszczę, żeby tego nie dostali. No tu jest sam, jest tak bardzo do zabicia ten Yasuo. Ale tu na pinku stoję, nie? No Kai'Sa ich tam pozabijała, ale dobra, dobra. Nie wiem, ja się podnieciłem, że Kai'Sa to skręca, ona lepiej zrobiła, że poszła tam na nich, na tego Varusa i tą Janna. Nie wiem, jak ich zabiła solo. Myśmy tu we trzech tu ich pokonali. Znaczy, ja nic nie zrobiłem, no dobra, cooldowny na siebie wziąłem. Ale mój VS był głupi, powinienem zrobić to, co Kai'Sa, czyli iść na tą lewą stronę. Ale jak drużyna wygrywa, to nie ma co narzekać. Karują mnie trochę, no ale mi trochę się uwzięli na tego topa, muszę przyznać. Plus potem sporo chodziłem, się starałem pomóc, no, mam 9 asyst. Jak na top lanera, to akurat mam dobre, mam. Participation w killach. Znaczy jak na topa mam dobre, nie? Chociaż patrząc ile killi było, to nie jest takie superowe. Ja mogę iść na dół w sumie, jak to nic nie zrobię.
dopiero 70 do cooldownów. Nie wiem, czy by mnie to chwyciło. No karują logopedy, ale jak na pierwszą grę Irelią nie jestem aż tak niezadowolony, się mam przyznać. Już wiem, co trzeba mniej więcej robić, na co uważać. I to, że Yasuo pozaorałem na, tak, na topie, no, znaczy nawet bez tej Kai'Sa mi dobrze szło, wam powiem. To parę trade'ów takich zrobiłem i pykło. Że Baron Buffik mi wszedł. To, że te hity triggeruje. Tylko trzeba dobrze oganiać te marki, wiecie? Już tak to mieć wyuczone, że który spell trafi, dodaje markę od razu. No, ale tutaj robi inhibitor. Ona tam sobie penty robi. No chyba penty robi. No, pentę sobie zrobiła. We dwóch zabili piątkę. No i wyharowali mnie. Szkoda, że tak jakoś skilla nie pokazałem na tej Irelce, no ale zdarza się. Jeszcze może ją nagram, to wam pokażę coś. Może jakieś umiejętności. Na ten moment to wszystko. Nie jestem zadowolony, ale pomału do przodu. Jeszcze się zapoznałem z tą postacią. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć. Popatki.